Dzień dobry, Tomku. Po pierwsze, zanim zaczniemy rozmowę, trzeba uprzedzić naszych słuchaczy i uczestników dzisiejszego wydarzenia naszego, że być może, jeśli nie, to nie, ale być może nagle się okaże, że jesteś wołany do jakiejś akcji, rozumiem. Może się to zdarzyć. Akcji ratowniczej, żeby była jasność. Może się to zdarzyć, właśnie jestem w pracy na dyżurze, więc jeżeli coś, to bardzo przepraszam. Przy jakichś dziwnych dźwiękach i jeśli nagle Tomek zniknie, to znaczy, że właśnie pojechał ratować kogoś, kto być może wpadł do jakiejś jaskini albo się połamał, ponieważ Tomek łączy, ciekawe to jest, jakie łączy funkcje, bo twoje oficjalne stanowisko to jest koordynator do spraw projektów CSR-owych, ale nie tylko, prawda? Bo to jest jedno, że jesteś koordynatorem czy też menedżerem tych projektów. Znaczy się, ja jestem przede wszystkim ratownikiem zawodowym w Grupie Jurajskiej GOPR. Jestem zastępcą naczelnika jakby w organizacji, odpowiedzialny za obszar właśnie projektów i CSR. Na etapie budowania strategii właśnie taki obszar nam się pojawił i szczęśliwym trafem dostałem go. Czyli zobaczcie, mamy kolejny przykład takiej ścieżki, takiego kariery, gdzie mamy organizację nie biznesową, ale myślącą o tematach odpowiedzialności, odpowiedzialnej organizacji, i też nastawionej na dialog i na współpracę z innymi interesariuszami, naszym językiem mówiąc, czyli z podmiotami. Tomek, czy ty możesz zdradzić, jak to się stało, że ty, goprowiec, człowiek, który ratuje, pewnie masz już tam dziesiątki osób na koncie uratowanych w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i nagle się okazuje, że zainteresował cię temat CSR-u i mało tego, myślę, że możemy zdradzić. Jesteś po studiach, więc poświęciłeś masę czasu i energii i ciężkiej pracy, żeby się dużo na ten temat uczyć, więc nie tylko coś tam robisz, ale ty naprawdę podszedłeś bardzo profesjonalnie do tematu. Zaraz powiemy, co to znaczy i jakie są tego efekty, ale najpierw powiedz o przyczynie. Jak to się stało? Co to się stało, że ty się tak zająłeś tym tematem? Jakiś czas temu, podczas patrzenia w przyszłość, jeżeli chodzi o naszą organizację, budowaliśmy strategię. I okazało się, że brakowało nam trochę tutaj kompetencji do zrobienia tego w sposób taki, żeby rozumieć biznes w odpowiedni sposób i żeby biznes rozumiał nas. I taka moja mentorka z organizacji biznesowej, która nas wspiera, dała kierunek do tego, żeby iść na takie studia, które uzupełniły wiedzę w tym zakresie i taki obszar CSR-u do naszej strategii się wdarł. Tak. Czyli można powiedzieć, że wasz partner biznesowy, osoba, którą nazwałaś mentorką, podpowiedziała, że dobrze by było, gdybyście poszli w tym kierunku i gdybyś zajął się tym tematem, zrobił to i to, żeby się to zadziało, że wtedy będziecie bardziej zrozumieli dla biznesu. Czy to się sprawdziło, powiedz Tomek? Czy rzeczywiście jest tak, że widzisz efekty tego, że tyle pracy za tobą i biznes bardziej was rozumie, a wy rozumiecie bardziej biznes? Tak, znaczy to był jeden z wielu elementów, bo zaczęliśmy od tego, że opisaliśmy procesy, które dzieją się u nas w organizacji. Okazało się, że jeżeli to przelaliśmy na papier, to pewne rzeczy stały się bardziej klarowne i czytelniejsze. Z pewnych spraw zrezygnowaliśmy, kilka rzeczy dodaliśmy. Okazało się to na tyle fajne, że powstał zintegrowany system zarządzania, którego elementem jest właśnie też CSR. Mamy fajną strategię, która rzeczywiście się sprawdza. Przełożyła się na to, że potrafiliśmy rozmawiać z naszymi partnerami biznesowymi. I kilka fajnych projektów udało się zrealizować w tym okresie. Zaraz cię podpytam o to, już jest, czy już za tobą, zaraz cię zapytam o te projekty konkretne, ale powiedz mi jeszcze tak od kuchni, bo to jest ciekawe, czy ty jesteś egzotyką dla swoich kolegów i koleżanek, innych goprowców, czy oni rozumieją twoją rolę i uważają, że to był dobry ruch i robisz ciekawe rzeczy? Interesuje ich to, czy? Znaczy, wydaje mi się, że pewne rzeczy zrobiliśmy troszeczkę za szybko, bo przez długi okres czasu CSR w mojej grupie, zresztą w całym GOPR-ze, był kojarzony z Centralną Stacją Ratunkową i tak się chyba jeszcze trochę dzieje. I tak samo jest w drugą stronę, jeżeli chodzi o biznes. Jeszcze nie wszystkie organizacje biznesowe rozmawiają w pełni w ten CSR-owy sposób i wymagają od swoich partnerów takiego podejścia. Czyli ty mogło się tak zdarzyć, że ty miałeś dużego partnera biznesowego i ty pierwszy i mówiłeś do niego językiem CSR i mówiłeś o tych informacjach, a nie oni was o to pytali? To tak jest? Niektórzy usłyszeli nie chcę od ciebie? Nie chcę tego powiedzieć wprost, ale bardzo fajnie Powstał też raport, mamy w nim opisane swoje działania i naprawdę wiele organizacji jest takich, gdzie przychodzimy na spotkanie i ten raport nas bardzo uwiarygadnia. Ta część przedstawiania się, kim jesteśmy, to od razu odpada, bo wystarczy parę stron tego raportu zobaczyć, w jaki sposób to robimy i rozmowy idą w kierunku budowania relacji i co możemy wspólnie zrobić, niż na etapie kim jesteście i dlaczego tu przyszliście. Mhm, czyli masz konkretne narzędzie i od razu jest czarno na białym, czym się zajmujecie i widać, że to nie jest tylko bieg, kiedy komuś się łamie noga, tylko jednak to są też inne obszary działalności. A tak. Tomek, czy mógłbyś opowiedzieć o jakimś przykładzie takiego waszego projektu, czy też działania, który ma też wymiar społeczny, czyli nie to, że i dzieci ratujecie, ale że jednak wpisujecie się w takim mocniejszym akcentem w jakość i doskonalenie tego, do czego zostaliście powołani. Ja tutaj, wiesz, do czego nawiązuję? Nawiązuję do waszego dużego projektu i szkoleń i tego, co też się dzieje, bo tutaj miałeś tych partnerów też biznesowych i też ta perspektywa CSR pomaga w tym akurat projekcie. Mógłbyś trochę opowiedzieć, co wy robicie, co to jest? No właśnie też na etapie budowania strategii powstało kilka takich głównych filarów naszego rozwoju i praktycznie w każdym pojawiło się centrum szkoleniowe. W jednych obszarach było to centrum szkoleniowe przeznaczone do ratowników, naszych ratowników, ponieważ dużą część naszej pracy to są szkolenia. Musimy cały czas utrzymywać tę gotowość ratowniczą, żeby potrafić skutecznie wjechać do jaskini, udzielać pierwszej pomocy, czy opuszczać kogoś ze skały. Kolejny etap to był centrum szkoleniowe dla dzieci czy dla osób postronnych, które pomaga w budowaniu odpowiednich postaw bezpieczeństwa, profilaktyki, no i w ogóle świadomości takiej i bezpieczeństwa i ekologicznej. No i kolejny etap to jest centrum szkoleniowe dla służb czy dla grup zorganizowanych, które mogłoby być też takim hubem do wymiany doświadczeń, do dobrych praktyk współpracy między służbami, a także jakimś elementem, na którym moglibyśmy uzyskiwać środki finansowe na utrzymywanie naszych obiektów. I w momencie, kiedy opracowywałeś pierwszy z waszych raportów, który zresztą został nagrodzony, dostał wyróżnienie za debiut, więc pamiętam, że był bardzo dobry odbiór, to rozumiem, że ten dokument też pomagał ci w relacjach, jakby w informowaniu również o tym projekcie, tak? I zapraszaniu do tego projektu biznesu? No, raport to był takie jakby ukoronowanie tych naszych działań, bo to już akurat sam raport to nie był taki trudny, bo to było zebranie pracy całego zespołu na papierze. Więc jak już wszystko było, to tylko trzeba było to zebrać w całość. Ale tak, raport pomaga. Tomek, a mam do Ciebie pytanie w ogóle o to, jak Ty obserwujesz takie właśnie organizacje niebiznesowe, tak? Czyli na przykład GOPR, Wy jesteście grupą jurajską, ale są też inne grupy. Czy Ty podpowiadasz kolegom z innych grup, że też powinni się zająć takim tematem albo mieć jakiegoś CSR-owca, czy uważasz, że to nie jest aż taki must have i nie rekomendowałbyś? Znaczy obecnie nie jest to jeszcze must have, ale jest to to do. I to się dzieje, ponieważ no, wszyscy się rozwijają i taka konieczność raportowania tego, co się dzieje, to jest zarówno wymóg wewnątrzorganizacyjny, jak i wymóg współpracy z partnerami. Bo wam to też przydaje się wewnętrznie, rozumiem, tak? W ogóle w zarządzaniu organizacją, nie tylko w relacjach biznesowych. Pomaga zarządzać? Chyba nawet bardziej pomaga zarządzać, niż jest to coś na zewnątrz. A, aż tak, no, tak? Czy nawet bardziej? Tak, no bo tam mamy wskaźniki, na podstawie których monitorujemy sobie rozwój organizacji z roku na rok. A czy spotkałeś CSR-owca właśnie w takim waszym środowisku goprowym, czy też organizacji związanych z górami, ze sportem, z pasją? Gdzieś jest w Polsce albo za granicą? Czy ty jesteś taki jedyny, wyjątkowy na ten moment, pionier? Takiego CSR-owca, żeby się nazywał CSR-owcem, to nie spotkałem, ale jest wiele osób, które zajmuje się tym obszarem, ale nie nazywa się CSR-owca. Okej, czyli realizują te zadania, ale nie mają tego w stanowisko wpisane. Tomek, a czy jest coś takiego, co chciałbyś podpowiedzieć osobom, które właśnie, może niekoniecznie widzą się w biznesie, ale widząc się w tych tematach, które wpisują się w CSR, może jeszcze przybliżmy, co ty robisz, bo to jest właśnie relacja z biznesem, to jest raportowanie, to jest sprawdzanie waszych norm i standardów, to jest w ogóle myślenie strategiczne o waszej organizacji, no jesteś też jednym z szefów, więc pełnisz ważną funkcję, myślisz o przyszłości, myślisz o całości, czy ty, jest coś takiego, co byś doradził takim osobom, które właśnie chciałyby nie w biznesie to robić? Bo jesteś przykładem, że się da, tak? Ale jak się do tego przygotować? Jeżeli są już na etapie, że chciałyby, to znaczy, że już jest coś dobrze. Tam w głowie się rodzi. I myślę, że bardzo takim fajnym i dostępnym krokiem są właśnie takie uzupełnienie kompetencji, choćby w postaci studiów czy jakichś kursów online, gdzie pozwoli to na poznanie kilku obszarów właśnie związanych z CSR-em. No i wydaje mi się, że później nie pozostaje nic innego, jak tylko wybrać obszar, który najbardziej się człowiek dobrze czuje i go rozwijać. A zapytam cię jeszcze o jedną rzecz, bo wy jesteście profesjonalnym partnerem społecznym. Więc pytanie, co służy w takich relacjach biznes, organizacje społeczne? Czyli czego ty byś na miejscu biznesu oczekiwał od takiego wiarygodnego partnera społecznego jak wy, czyli tak byś miał taką checklistę, gdybyś się zamienił rolą i wybierasz, to na co zwróciłbyś uwagę? Czy mają raport, czyli to jest koniec, czy coś jeszcze byś chciał sprawdzić? Szukałbyś jakiejś, nie wiem, wiedzy, postawy jakiejś? Ja myślę, że później przy tych współpracach to tylko i wyłącznie decydują relacje i tak naprawdę chęć poznania organizacji głębiej i głębiej to jest taka, myślę, podstawa do tego, żeby ta współpraca później się układała coraz lepiej i była długofalowa, bo współprace długofalowe są kluczem, gdzie możemy pewne założenia realizować nie tylko podczas jednego krótkiego projektu, tylko przez wiele lat pogłębiać je i rozwijać. To jest taka najwyższa wartość. Super, to myślę, że to jest dobra puenta naszej rozmowy, chociaż mam jeszcze jedno pytanie na koniec, ale to jedna z dobrych puent. Czy ty widzisz, czy rośnie dojrzałość tych relacji biznes-organizacje? Czy ty też widzisz, że to się zmienia po stronie firm? No bo tych partnerów, których macie, to są partnerzy już na pewno sprawdzeni, w większości długofalowi, ale kiedy na przykład rozmawiasz z nowymi potencjalnymi, pewnie też wy jesteście często zapraszani i pytani o to, czy nie chcielibyście wejść we współpracę. Ja wiem o stronę takich trochę patologii, że kilkanaście lat temu agencje PR-owe robiły tak zwane akcje i zajmowały się akcyjnością, w tym sensie, że szukały, tylko i wyłącznie interesowało, żeby było dobre logo i najlepiej, żeby tam jeszcze na siłę jakiś wolontariat akcyjny wprowadzić, tak? Czy jakieś jedno duże wydarzenie. Więc niektórzy narzekali na to, że nie ma właśnie ukierunkowania na partnerstwo, tylko na takie eventy i żeby dobre logo było partnera społecznego. Czy ty teraz... Znaczy, tak się do tej pory dzieje, to nie ma się tutaj łudzić, że nie. Nasze logo jest postrzegane za dość ciepłe i wiele firm się chce przy nim ogrzać. Tak. No ale to nie jest dobry kierunek. Czyli rozumiem, że mamy już coraz większy wachlarz też takich firm, które jednak inaczej do tego podchodzą, a wy na pewno macie alergię na takie podejście. Tak, i to jest fajne, no i myślę, że to się będzie zmieniało, tylko to się zmienia powoli, ale trzeba mieć cierpliwość i tak będzie dobrze. Działać dalej. Okej, to bardzo ci w takim razie, Tomasz, dziękuję. Myślę, że to właśnie ta rozmowa i to myślenie o tej, że długofalowe współpracy i partnerstwa to jest ten kierunek i to jest to, o co trzeba się troszczyć, więc mieć takie cechy i taką wiedzę, takie kompetencje, żeby umieć je prowadzić, to jest bardzo, bardzo dobry wniosek tej naszej dzisiejszej rozmowy. Dziękuję w takim razie, Tomek.